polskie gospodarstwa rolne utrzymujące trzodę chlewną są jednymi z najbardziej rozdrobnionych w Europie. Powiem tylko, że my utrzymujemy 11 milionów sztuk świń w około 170 tysiącach gospodarstw, gdzie Niemcy utrzymują 25 milionów świń w niespełna 22 tysiącach gospodarstw. Także widzimy, jak duża jest różnica i to odbija się też na tym, na jakim poziomie produkują Niemcy, a na jakim my. My potrafimy produkować, my produkujemy bardzo dobrze, z tym, że przede wszystkim to musi być świadomość hodowców, to muszą być profesjonalnie, dobrze zorganizowane fermy czy gospodarstwa rolne. Rozpoczęliśmy cykl kształcenia rolników. Ma on dwa zadania. Jeden to jest taki, że poprzez te szkolenia chcemy też pozyskać najlepszych, najbardziej aktywnych hodowców, tych, którzy będą współtworzyli z nami program GOBARTO 500, ale także to jest szkolenie hodowców, tych, którzy nigdy nie zdecydują się na ten krok. No, ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie dzisiaj w dobie ASF-u, w dobie tej niskiej opłacalności, żeby uczyć rolników, żeby poprawiać ich świadomość. Program GOBARTO 500 właśnie polega na tym, żeby wspólnie z rolnikiem zainwestować w duży obiekt hodowlany, który będzie w pełni profesjonalnie wyposażony, który będzie bioasekuracyjnie zabezpieczony i skala jego będzie pozwalała hodowcy i jego rodzinie godziwie żyć. No, tutaj wszystkim innym proponujemy to, żeby zwracali uwagę przede wszystkim dzisiaj na bioasekurację w związku z ASF-em, ale także na stworzenie odpowiedniego mikroklimatu dostarczania jak najlepszej jakości pasz dla zwierząt. Cóż to takiego jest bioasekuracja? Jest to po prostu zespół działań, kompleksowych działań, który ma na celu zminimalizowanie możliwości wprowadzenia oraz szerzenia się czynników zakaźnych w obrębie fermy, a także poza nią. Każda złotówka wydana na pewne środki zwiększające poziom bioasekuracji, ona się zwraca wielokrotnie. I to podlega pewnym działaniom, w którym tak naprawdę nie stać nas, hodowców, lekarzy, żeby tak naprawdę zwierzęta leczyć, bo w momencie, kiedy one są leczone, wtedy hodowca notuje ogromne straty. My bioasekurujemy, żeby je szybko hodować, żeby przyrastały i żeby nie miały problemów z śmiertelnością na określonej grupie i jak najszybciej przyrastały.